Klasztor Mniszek Benedyktynek w Jarosławiu został fundowany w 1611 roku przez ówczesną właścicielkę tych ziem, księżnę Annę z Kostków Ostrochską, jako pierwszy w decyzji przemyskiej żeński klasztor. Benedyktynki przybyły do Jarosława z klasztoru w Chełmnie na Pomorzu. Mimo obronnego charakteru, prężnie rozwijającego się opactwa, benedyktynki po wielokroć musiały ratować się ucieczką przed częstymi na tych terenach napadami Tatarów i Kozaków, a także podczas Potopu Szwedzkiego w 1657 roku. Powrót do ograbionego i zniszczonego klasztoru oznaczał prawie zawsze zaczynanie od postaw. Jednak źródła historyczne zgodnie twierdzą, iż jarosławskie opactwo benedyktynek było potężnym, jak na swoje czasy, ośrodkiem oddziaływania na miasto i okolicę duchowo-kulturową. Ze względu na bogaty napływ powołań otworzyły w 1629 roku nową fundację Pani Benedyktynów w Przemyślu. Okres świetności Jarosławskich Benedyktynek został obecnie zahamowany przez antykościelną politykę zaborców. Po pierwszym rozbiorze Polski i wkroczeniu wojsk austriackich do Jarosławia władze, władze zaborcze rozpoczęły systematyczny proces zniszczenia klasztory. Dekret kasacyjny Benedyktyna Jarosławski został podpisany w 1782 roku. Mniszki zostały zmuszone do opuszczenia klasztoru. Kościół zaś rok później zamknięto. Budynki klasztorne zamieniono na koszary wojskowe, w kościele zaś urządzono magazyn mundurów. Okres obywateli światowych przyniósł wiele zniszczeń. Podczas okupacji torowskiej mury klasztoru służyły jako więzienie, ogród klasztorny jako miejsce stracań. Kościół zaś został Sprofanowany i przerobiony na stanie dla koni. W lipcu 1944 roku wycofujący się hitlerowcy podpalili obiekty klasztorne, powodując dalsze poważne zniszczenia. Z zawieruchy wojennej wyszły one w tragicznym stanie, a dewastacja spolnego klasztoru osiągała 80%. Wieże kościelne bez dachów, ściany budynków podziurawione, w dolnej części objęte grzywem, groziły zupełną ruiną. W podobnym stanie był mur obronny razem z basztami i bramą wjazdową. Okres powojennych charakteryzował się przekazywaniem opastwa w coraz to inne ręce. W 1946 roku otrzymało je Ministerstwo Kultury i Sztuki, który później przekazał obiekt państwowej Szkole Budownictwa w Jarosławiu. Podjęto remontową adaptację klasztoru na internet szkolny. Dodatkowo wybudowano duży internat dla dziewcząt oraz warsztaty, garaże i pralnie. W 1988 roku po wycofaniu się Jarosławskiej Budowlanki klasztor przejął kombinat rolno-przemysłowy Iglopol w Dębicy. Wkrótce jednak splejtował. I nie tylko nie doszło do realizacji jakichkolwiek planów odbudowy, ale wręcz do rozgramienia i zdewastowania wszelkich możliwych ruchomości.